Cześć. Jeśli oglądaliście wcześniejsze moje filmiki, na pewno zauważyliście, że oprócz edytorów kodu, oprócz przeglądarek, korzystam z innych narzędzi. Co prawda, teoretycznie wystarczyłby nam nasz kochany notatnik oraz przeglądarka do uruchamiania tego kodu, natomiast z biegiem czasu chcemy poznawać coraz więcej narzędzi, zwiększać naszą produktywność oraz skuteczność. Jeśli chodzi o Basha, to już taką powłokę mamy, nawet dwie, i to dzięki Windowsowi. Jedna z nich to sobie tu wpiszemy CMD, wiersz polecenia. Jak ktoś chce, to pewnie sobie go tu gdzieś głęboko znajdzie, ale ja nie wiem jak. No to, dlatego Windows CMD. Natomiast mamy też drugiego shella PowerShell. I obie są w porządku, tak? Można wszystkie rzeczy zrobić systemem operacyjnym, skopiować pliki, cokolwiek. To samo można zrobić w troszkę archaicznym CMD konsoli. Jeżeli jesteś fanem Windowsa, możesz skorzystać z PowerShella. Jest to świetne narzędzie, na którym się nie znam. My skorzystamy z najbardziej standardowego, popularnego i powszechnego rozwiązania, jakim jest Bash. No niestety nie ma go na Windowsie. Zamykamy, otwieramy przeglądarkę, jaką tam chcecie, i wpisujemy sobie git. Jeżeli macie Linuxa, są duże szanse, że już macie zainstalowane gita, a Basha na 100%. Natomiast my sobie chcemy ściągnąć tego gita. Częścią jakby tej paczki z gita jest również tak zwany git bash, który nam udostępni kilkadziesiąt bardzo użytecznych komand. No i przyda się to nam, jeżeli w przyszłości zdecydujemy się przejść na Linuxa czy Maca. Będziemy korzystali z tych samych poleceń. Jeśli chodzi o CMD i PowerShella, no to oczywiście są one w porządku. Natomiast ja chcę, żeby jak najwięcej osób słuchało i dlatego Bash. Teraz sobie poczekamy. Pozostała godzina, 10 kB. Także dziadowski internet. No nic, zapraszam za chwilę. Super, na pewno już macie pobrane. Ja anulowałem, bo też mam pobrane. Ale wejdźmy sobie do tego folderu i pokażę, jak zainstalować. Klikamy dwa razy. Akceptujemy. Dalej, dalej. Tu możecie kombinować, jak chcecie, ale zostawcie to najlepiej domyślnie. Jest to dokładnie tak, jak chcemy. Ewentualnie możecie na pulpit dać. Ja sobie dam na pulpit ikonkę. Dajemy next. Next. I teraz jest ważne. Tutaj wybierzmy domyślny edytor. Jeżeli już znasz Notepada albo na przykład Sublime'a, Atoma, czy też cokolwiek z tej listy, to sobie to wybierz. Natomiast jeżeli jesteś początkujący, po prostu wybierz coś innego i najlepiej notatnik, nie? Dopóki się czegoś nie nauczysz innego. I mamy ostatnią opcję, wybierz inny edytor. Dajmy przeglądaj. No i teraz gdzie jest ten edytor, nie? Ja nie mam pojęcia. Natomiast posłużmy się Windowsową powłoką, więc uruchamiamy PowerShella, dobrze nie znam, więc CMD. I do tego służy polecenie where. Natomiast żeby wiedzieć, z czego szukamy, szukamy notatnika, prawda? I poleceniem, które odpala notatnika, jest Notepad. Widzicie? I możemy pisać. Natomiast my chcemy zobaczyć, gdzie jest ten Notepad. Gdzie po angielsku jest where, więc wpisujemy polecenie where notepad. Tym poleceniem where możemy wyszukiwać inne programy w CMD. No i jest on tutaj, nie? Dwie ścieżki, on jest tu i tu. No sprawdźmy, czy tam faktycznie jest. Więc tu sobie weźmy w... wróćmy. Tak, w C, Windows. I tutaj szukamy notepad. No i jest notepad. Otwieramy. Jest. I dajemy next. I teraz adjusting your path. To jest ważne. Ja proponuję, żebyście to trzecie zaznaczyli, ponieważ wtedy będziecie nawet w CMD w stanie pisać polecenie git, czy też polecenie Linuxowi jak ls. Natomiast to jest kwestia wyboru, ale na potrzeby tego kursu wybierzcie tą trzecią. Tak. Dajemy dalej. Tutaj zmieńmy na Unixowe Unix Sideline Index. Przyda się to potem, żeby przy komitowaniu kodu, przy zatwierdzaniu naszego kodu nie było problemów z tak zwanymi enterami, nie było niepotrzebnych komunikatów.
Dajemy next. Next. I po prostu się instaluje. No i jest, nie? Mamy git basha, super. I my w ten sposób na potrzeby kursu z niego będziemy korzystać. Dajemy finish. Nie chcę zobaczyć. Kto chce, niech sobie czyta, ale natomiast ciągle, jeżeli ktoś chce korzystać tutaj, prawda, to tego nie ma jeszcze tych poleceń, więc proponuję to zamknąć. Otworzyć jeszcze raz. I już coś jest, tak? Git. Mamy listę komend gita. Git status nie działa, bo to jest komenda, która wymaga już repozytorium, którego nie mamy, ale git działa i bash też, tak? Możemy już tu korzystać z komend linuxowych. Natomiast my nie potrzebujemy tego CMD, możemy o nim zapomnieć i mamy git basha tutaj. Dwa razy klikamy i jesteśmy od razu, nie? Chciałbym jeszcze pokazać parę komend, więc ja sobie otworzę Explorera. Explorer. Explorer to jest nasz Windowsowy program do przeglądania plików. Explorator po polsku. I no, z grubsza będziemy robić podobne rzeczy, nie? Na początku jesteśmy w katalogu domowym. Jak wpiszemy PWD, to znaczy, że jesteśmy właśnie, znaczy pokaże nam dokładną ścieżkę, jak wpiszę PWD, to mamy dokładną ścieżkę. Natomiast tutaj ta ścieżka jest w pasku adresu, prawda? Jak zmieniamy jakiś folder, gdzieś wejdziemy, to ta ścieżka jest cały czas widoczna, natomiast czasem potrzebujemy sobie to po prostu wpisać. No i wejdźmy gdzieś do jakiegoś katalogu. Tu mamy obrazy, videos, tak, przełączamy się jak chcemy, a tutaj najpierw sobie wyświetlmy pliki, w CMD się robi to DIRM, tu to też będzie działać, ale my skorzystamy z LS-a. O, LS i mamy ładne kolorki i już to jest pierwsza rzecz, która jest po prostu fajniejsza na dzień dobry. Jeżeli chcemy to w ładniejszej formie, możemy LS-AL albo LS po prostu L. LSAL wyświetla również ukryte pliki, nie? No i mamy tutaj videos i na przykład wchodzimy CD, Change Directory, videos. I popatrzcie, jesteśmy w takiej ścieżce tilde videos. Tilde oznacza bieżącego użytkownika. Możemy sprawdzić PWD. C user del videos. Popatrzcie, jakbym wszedł na komputer C użytkownicy, nie? To jest tak naprawdę user, jest tylko spolszczone. O, widzicie, to się zamienia na D. Użytkownicy, jak tu klikniecie, macie C users. I tu wchodzicie del. No i videos szukacie. Videos, videos. No i jest wideo akurat. Ale formalnie to jest ścieżka videos. No, natomiast my jako programiści jesteśmy precyzyjni. I my nie chcemy mieć wszystkiego spolszczanego, bo to powoduje jakby, że musimy pamiętać, że coś jest wideo przez W czy przez V. I w programie to potem to bardziej przeszkadza niż pomaga. A poza tym, no znając już te komendy CD na przykład tilde, wchodzimy do katalogu naszego głównego, nie? Możemy potem od razu CD videos, CD V dwa razy tabem. O, nie działa to. Aha, bo już jesteśmy w tym. No dobra, ale CDV i naciskam taba, nie? Popatrzcie, mamy videos albo virtual box, co tam macie. Jak piszę D, to już tylko jest jedna opcja i możemy wyświetlić wszystkie opcje. Ja mam tyle różnych filmików. No, chodzimy, jesteśmy. I jest to po prostu chodzenie sobie po katalogu. Żeby wejść w katalog wyżej, tak? Tutaj naciskamy w górę, a w powłoce CD 2 dwukropki. I widzicie, jesteśmy z powrotem w naszym katalogu CD Videos, PWD jest Del Videos i CD2 dwukropki. Jesteśmy z powrotem w katalogu użytkownika Del. No to stwórzmy sobie folder, nie? Ja sobie go utworzę, może w dokumenty wejdziemy. Czyli tutaj CD Documents.
O, jesteśmy w ścieżce Documents i tutaj tworzymy nowy folder. Na przykład tutaj będzie Explorer, a tu nazwiemy mkdir folder masz ćwiczenia. I tu zmienimy od razu nazwę na Explorer ćwiczenia. Prawda? Basz ćwiczenia też się tu pojawiło. I teraz już pokażę pierwszą przewagę Basza. Na przykład jeśli chcielibyśmy stworzyć 5 folderów, które by się nazywały ćwiczenie 1, ćwiczenie 2, ćwiczenie 3, to musielibyśmy dawać nowy folder, nie? I pisać ćwiczenie 1 i tak dalej 50 razy, w zależności ile tych ćwiczeń mamy. Natomiast jak sobie wejdziemy w CD, może PWD, żeby widać gdzie jesteśmy, CD Basz ćwiczenia. O, proszę, zobaczcie jak ta ścieżka się zmienia. I teraz możemy zrobić mkdir. Oczywiście możemy tak samo mkdir ćwiczenie 1 i to będzie tak samo bez sensu jak tutaj, ale możemy zrobić coś jak ćwiczenie i na przykład 1, 2, 3, 4, nie? I popatrzcie. Bum. Aj, zrobiłem błąd, mdkir. Nie ma takiego polecenia, więc to oznacza, że trzeba je zupdate'ować. Mkdir. Bum. No i zobaczcie, co tu się pojawiło. Popatrzcie, mam 4 katalogi z ćwiczeniami. Na dowód wejdę tutaj. O, widzicie? I jedna taka prosta komenda. I możemy też zrobić taki mix. Na przykład zróbmy sobie mix dwóch zbiorów, nie? Bo tu mamy jeden zbiór, 1, 2, 3, 4. A po lewej mamy ćwiczenie, nie? Czyli zawsze jest ćwiczenie i 1, 2, 3, 4 dodawane. A teraz zróbmy sobie dwa takie zbiory. Na przykład A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. I oczywiście przed tym mkdir. Bum. I popatrzcie się. Stworzyło jednocześnie 16 folderów. Od A1 do A4. Poprzez B i C do D1 i D4. Także można zrobić może AA, BB, CC, ED, 1, 2, 3, 4 i nie wiem, XX, YY, ZZ. Bum. I zobaczcie, ile folderów utworzyło. I w ten sposób możecie kombinować sobie z datami, możecie, mamy miesiące, lata, tak? No to zróbmy sobie 2019 przecinek 2018 i 2017. Potem chcemy mieć myślnik. Na przykład teraz miesiąc chcemy mieć. 3 miesiące wybierzemy, żeby nie przedłużać. 01 02 03 albo 4 niech będą. I dla każdego dnia osobny folder, na przykład 01, ale że mamy co tydzień, nie? Jakąś tam rzecz, to 08, 15, 22 i 29. No i popatrzcie, co się teraz stanie. Bum. Popatrzcie, jakie daty fajnie wygenerowało, nie? No i to teraz zastanówcie się, jak długo by wam to zajęło w Explorerze. A tu macie jedną linieczkę. No i to jest jedna z wielu możliwości. Teraz jak byście to chcieli usunąć? No, można akurat fajnie usunąć, bo można Ctrl A albo prawym znać wszystko, tak? I to usunąć, ale można powiedzieć też tą komendę i wpisać rm. Bum. Popatrzcie. I teraz wszystkie te foldery znikają. Natomiast rmdir potrafi usuwać tylko foldery puste. O, ja wrócę do tych poprzednich folderów. rmdir. O, patrzcie jak znikają. I jeszcze jeden rmdir tam był. Ten. Strzałka w dół. Taki tip,
strzałka w górę, macie historię poprzednich poleceń. No i widzicie, bardzo dużo namieszałem, ale byłem w stanie, znając te komendy, bez problemu tym zarządzać i nie straciłem wiele czasu. Także nie wiem, jeśli tym poleceniem nie przekonałem was do Basza, no to sorry. To jest coś nie tak. Z takich komend jeszcze kilka podstawowych. No pokazałem CD, tak, że CD, na przykład ćwiczenie 1 i jestem w innym katalogu, tak. Jeszcze przenoszenie pliku, wrzucę poziom wyżej. Wylistuję jeszcze raz. Mamy 4 ćwiczenia i chcemy włożyć ćwiczenie 4 do ćwiczenia pierwszego. Więc robimy MV, czyli ćwiczenie 4 i robimy ćwiczenie 1. I najlepiej taki slash na końcu. Boom. No such file. Źle zrobiłem, bo ćwiczenie 4, prawda? Tutaj trzeba być precyzyjnym. To jest wada Basha, bo w Windowsie po prostu nie przejmujemy się, jaka jest nazwa. Wystarczy, że przeniesiemy. A tutaj trzeba ćwiczenie. Tam nam pomaga trochę dopisać, ale potem on ma 4 możliwości, więc on nam podpowiada, że coś z tego możemy wybrać, nie? Pod ćwiczenie jest 4, więc piszemy 4 i już jest OK. Ćwiczenie 4 i znaczenie jego jest znaleźć się w ćwiczeniu 1 i dajemy slash, nie? I tu widzicie, zniknęło, jak jest ćwiczenie 4. Natomiast dlatego proponuję tego dawać slasha, ponieważ jeżeli zrobimy bez slasha, na przykład, oczywiście jak, może jeszcze tak, jak zrobimy to samo dla ćwiczenia trzeciego, tak, MV, ćwiczenie 3 i ćwiczenie 1, nie, to wszystko jest OK, ale to przeniesie się, jak widać, nie? Natomiast to się dzieje tylko dlatego, że tu ćwiczenie pierwsze istnieje, dlatego dodawajmy tego slasha, bo jeżeli nie istnieje, to patrzcie, co się stanie. Zmieńmy ćwiczenie drugie, nie? No, na przykład ćwiczenie 6. Bum. No i popatrzcie, co się stało. Przepraszam. LS. I mamy ćwiczenie 6, nie ma drugiego. Po prostu zmieniłem nazwę, tak? MV służy zarówno do zmiany nazwy, jak i do przenoszenia. Bo z punktu widzenia systemu operacyjnego jest to samo. Natomiast dlatego dodawajmy slasha, kiedy chcemy coś gdzieś przenieść. A jak chcemy zmienić nazwę, to wtedy nie. I to jest przenoszenie pliku. Zobaczmy zresztą CD ćwiczenie 1. LSAL. Prawda? Są ćwiczenie 3 i 4. Jak wrócę, LSAL ćwiczenie 6. Nie? Oczywiście tych komend jest multum. Co do gita to jeszcze się tam nauczymy go robić, tak? Inicjować repozytorium, nie? Popatrzcie, jak jest repozytorium zainicjalizowane, to taki folder git mamy. Możemy w tej chwili korzystać na przykład z polecenia git status, czego wcześniej nie mogliśmy korzystać, bo był błąd. No, możemy najróżniejsze rzeczy z tym gitem robić. O tym będzie w następnych odcinkach. No i super, nie? Trzymajcie się.